hajdówka! Narodowa hajdówka! 6 lat temu do Hajnówki wjechali ludzie, którzy zapragnęli maszerować jej ulicami, wykrzykując hasła pełne nienawiści i niosąc wizerunek tego, który mordował naszych przodków. Śmierć! Drogą! Ojczysty! Śmierć! Drogą! Ojczysty! Śmierć! Drogą! Ojczysty! Wtedy po raz pierwszy stanęliśmy tutaj. Pokonaliśmy wiele. Brak czasu, zmęczenie codziennymi obowiązkami, niechęć do publicznych wystąpień i strach, który zbrodniarze zasiali ponad 70 lat temu w okolicy. To wystąpienie nas połączyło. Okazało się, że nie jesteśmy sami. Dostaliśmy ogromne wsparcie od przyzwoitych ludzi z całej Polski i zagranicy. W tym roku, dzięki obecnym tu od początku obywatelom RP, udało się powstrzymać wychwalających zbrodniarzy marsz. Jesteśmy pod kościołem na ulicy 3 Maja w Hajnówce. Tutaj się spotkaliśmy dlatego, że przez 6 lat w tym miejscu faszyści z ONR-u organizowali swoje zgromadzenie i tu w tym miejscu się zbierali, po czym wychodzili w stronę właśnie zgłoszonego zgromadzenia i szli swoim przemarszem. Więc w tym roku zrobiliśmy tak, że w tym miejscu nie ma faszystów ONR-owskich, tylko stoją zwykli, normalni obywatele. Mieszkają tutaj osoby, które doświadczyły przemocy, doświadczyły okrucieństwa Burego. Znoszenie haseł propagujących takie działanie jest nawoływaniem do okrucieństwa, jest rozdrapywaniem ran. Obywatele RP przyjeżdżali i przyjeżdżać będą z białymi różami po to, żeby oddać hołd ofiarom. Nie bandycie Buremu, tylko ofiarom. I będziemy nadal to robić i będziemy nadal się sprzeciwiać wszelkim przejawom faszyzacji życia w naszym kraju. Leonciuk Konstanty, 3 lata, ze wsi Zaleszany, zginął na rękach ojca. Leonciuk Sergiusz, 6 miesięcy, ze wsi Zaleszany, zginął na rękach ojca. Leonciuk Nadzieja, 7-dniowe niemowlę, ze wsi Zaleszany, spłonęło w domu. Niczyporuk Maria, 37 lat, ze wsi Zaleszany, zmarła w szpitalu, z jej brzucha wyjęto dziecko. Niczyporuk Piotr, 8 lat, ze wsi Zaleszany, spłonął w domu. Niczyporuk Michał, 5 lat, ze wsi Zaleszany, spłonął w domu. Niczyporuk Aleksy, 3 lata, ze wsi Zaleszany, spłonął w domu. Oraz w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia wykroczenia z artykułu 52, paragraf 2 Kodeksu Wykroczeń, to jest organizowań zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia. Niczyporuk Jan, 26 lat, Zaleszany. Niczyporuk Natalia, 35 lat, Zaleszany. Niczyporuk Anna, 2 lata, Zaleszany. Zacharczyk Fiodor, 40 lat, ze wsi Zaleszany. Warto było przyjechać i zawsze warto było, dlatego że dziękowali nam za to mieszkańcy. Dlatego warto było. Mamy okazję w spokoju i milczeniu uczcić pamięć ofiar oddziału Burego. Pierwszy raz po 5 latach naszej obecności tu na podlaskiej ziemi udało się, a wczorajszy dzień spędzić w głębokim namyśle, bez udziału czcicieli mordercy. Jesteśmy wdzięczni wszystkim mieszkańcom, potomkom, ofiar, którzy się z tej ziemi polskiej i białoruskiej jednocześnie wywodzą, że tak otwarcie nas
przyjęli jak swoich, rozumiejąc, że stanowimy jedną szeroką wspólnotę, bez względu na to, czy jesteśmy wyznania prawosławnego, czy jesteśmy katolikami, czy w końcu nie wyznajemy żadnej wiary, ale potrafimy w takich dniach, myślę, głęboko jednoczyć się wszystkim we wspólnocie, jakiegoś wspólnego odczuwania okrucieństwa i nieszczęść. A w zasadzie cała polska ziemia jest splamiona. Kaszuk Teodor, 53 lata, ze wsi Czyżew. Furman zamordowany w lesie koło Puchał Stary. Po jednym kwiatku dla każdego zamordowanego furmana. To od nas. Tarasiuk Jan, 17 lat, ze wsi Czyżew. Furman zamordowany w lesie koło Puchał Stary. Jakimiuk Teodor, 40 lat, ze wsi Podrzeczany. Furman zamordowany w lesie koło Puchał Stary. Niczyporuk Michał, 39 lat, ze wsi Zaleszany. Furman zamordowany w lesie koło Puchał Stary. Kołos Eugenia, 7 lat, ze wsi Zanie. Pochowana w zbiorowej mogile. Kołos Maria, 14 lat, ze wsi Zanie. Zastrzelona podczas ucieczki, pochowana w zbiorowej mogile. Kołos Nadzieja, 39 lat, ze wsi Zanie, pochowana w zbiorowej mogile. Szeszko Antoni, 60 lat, ze wsi Szpaki, ranny w głowę, zmarł w szpitalu. Szeszko Dionizy, 61 lat, ze wsi Szpaki, zastrzelony. Obywatele RP od 5 lat przyjeżdżają do Hajnówki, żeby zaprotestować marszowi, przeciwstawić się marszowi ONR, który gloryfikuje Burego, czy inaczej z nazwiska Rajsa, jako bohatera. Bury może kiedyś był bohaterem, ale był też mordercą ludności cywilnej. Jeżeli mamy wstydliwe strony, powinniśmy je pokazać, przeprosić i pamiętać. Stanęliśmy w obronie wartości, które są nam bliskie. Zmierzyliśmy się z najważniejszymi pytaniami w życiu. Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Społeczeństwo nie może istnieć bez wspólnoty, bez wspólnych wartości, wspólnej przeszłości, tradycji, ale też, a może przede wszystkim, bez wspólnego działania tu i teraz. Jednym z takich działań były te spotkania Wieczna Pamięć. A więc wracając do tego, co powiedziałam na początku. Tak, jesteśmy zmęczeni, ale mamy głęboką nadzieję, że za rok w tym miejscu wydarzy się coś dobrego. Że kto inny, może kolejne pokolenia, będą tu po swojemu mierzyć się z pytaniami o wartości, o pamięć, o tożsamość i dokładać cegiełkę do wspólnego budowania naszej przyszłości. Dziękuję. No to czekam. Co zrobicie? No, upadniecie i będziecie leżeć i zdychać. Zdychać będziemy. Pojebało się groźby, głową do reszty, co? Groźby. Brawo, Karol, brawo, fajnie. Brawo. Bohater. Następnie został włączony do 3. Gruńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzonej przez kapitana Romualda Rajsa. Ranny podczas pacyfikacji Zań 2 lutego dostarczony został na Malone na leczenie. Wkrótce 21 marca 1946 roku został aresztowany. Przesłuchiwany i osądzony w Białymstoku na 12 lat więzienia. A zdrajców i kolaborantów wynoszą na ołtarze do godności świętych, pomimo że pomagali Sowietom i komunistom w budowaniu kraju bezbożnego i całkowicie odległego. Drodzy Polacy i wszyscy tu żyjący, którym na sercu leży dobro i honor naszej ojczyzny, pamiętajmy o tych ostatnich słowach. Weźmy na swoje barki ciężar walki o prawdę historyczną i honor tych wszystkich żołnierzy i honor także nasz.
Chcę jeszcze coś powiedzieć mieszkańcom Hajnówki i Podlasia w imieniu obywateli RP, którzy do Was przyjeżdżają od lat już w te straszne rocznice zbrodni Burego. To jest dla nas bardzo ważne, a przez to, że ważne, to ogromnie trudne do wyrażenia. Nie mieliśmy dotąd takiej okazji, więc może tą drogą spróbuję. Chcę przede wszystkim powiedzieć, że jesteśmy Wam wszyscy ogromnie wdzięczni, choć pewnie niełatwo zrozumieć powody tej szczególnej wdzięczności. Przyjeżdżamy do Was za każdym razem z lękiem i powody tego lęku są rozmaite. Część z nich prawdopodobnie zrozumieć jest łatwo, bo w końcu przyjeżdżamy do Was z tej zewnętrznej Polski, która tak czy owak Was nawiedza, wrzeszcząc coś na przykład o narodowej Hajnówce i nie pamiętając, że Hajnówka jest właśnie wielonarodowa, a jeśli ta reszta Polski taka już dziś nie jest, jeśli jest jednonarodowa, to stało się tak przecież w wyniku najokropniejszej tragedii i największego zła znanego ludzkości. To jest dokładnie to samo zło, które na Was spadło 75 lat temu. Przyjeżdżamy do Was, tocząc w tej Polsce na zewnątrz tę swoją polską wojnę. Chociaż w tej wojnie wierzymy w to głęboko, stoimy po słusznej stronie, a mamy powody sądzić, że i Wy nas tak oceniacie, to przecież to nie zmienia faktu, że tę wojnę do Was przynosimy. Jak to niejednokrotnie w dziejach Podlasia bywało i jak to było 75 lat temu. Wiemy o tym dobrze i czujemy to w Waszych spojrzeniach. Przyjeżdżamy, toczymy te swoje boje i potyczki, a potem wracamy do siebie. A Wy zostajecie z tym swoim bólem i z tymi lękami, których przecież nie da się zrozumieć, jeśli się na to patrzy z zewnątrz. Wiemy o tym, to jest jeden z powodów tego przemożnego lęku, który nam za każdym razem towarzyszy na Podlasiu. Ale powód drugi jest ważniejszy, bo jest bardziej intymny zdecydowanie i nieco trudniejszy do opowiedzenia. Nie ma prawdopodobnie bardziej intymnej sytuacji niż ta, w której krąg bliskich sobie osób wspólnie przeżywa żałobę. I prawdopodobnie trudno wyobrazić sobie silniejsze sakrum, czy też tabu, które łatwo można niezręcznie naruszyć, kiedy się do takiego kręgu ludzi przychodzi z zewnątrz, tak jak my przychodzimy. Większość z nas, ogromna większość z nas, nie zna przecież prawosławnej liturgii. Dlatego kiedy wchodzimy do cerkwi, to od razu widać, że jesteśmy obcy. A obcy na Podlasiu, zwłaszcza w tym kontekście, często znaczy po prostu groźny. O tym również wiemy. To jest kolejny powód tego lęku, o którym wspomniałem. Ale to jest równocześnie powód ściśle związany z najgłębszymi przyczynami, dla których się tam zjawiamy i z najgłębszym powodem, takim bardzo podstawowym, tej naszej ogromnej dla Was wdzięczności. Równocześnie to jest najtrudniejsza część tego, co dzisiaj powinienem powiedzieć. Antropologowie, kiedy się zastanawiają, kim jest człowiek, kim my jesteśmy, skąd się wzięliśmy, kiedy to się stało, kiedy był ten progowy moment, który nas odróżnił od naszych człekokształtnych przodków, to najczęściej wskazują właśnie ten moment, w którym zaczęliśmy rytualnie grzebać swoich zmarłych. To było 100 tysięcy lat temu najwcześniej. Dlaczego antropologowie właśnie ten moment wskazują? No oczywiście dlatego, że prawdopodobnie właśnie wtedy ta pradawna istota dotknęła swoim włochatym paluchem tej najgłębszej zagadki ludzkiej egzystencji, której nie zniosło żadne nasze cywilizacyjne zaawansowanie, bo przecież potrafimy dzisiaj wylądować na Marsie, który dla wielu z naszych przodków był Bogiem, a jednak nie umiemy odpowiedzieć na podstawowe pytanie o sens ludzkiej przemijającej egzystencji. Ten moment, kiedy zaczęliśmy grzebać zmarłych, oznaczać musiał, że wiedzieliśmy już wtedy, że nasz los na tym świecie ma tragiczny rys, że nasze życie jest życiem samotnym, że nasza śmierć jest przeżywana w samotności,
że kiedy znikamy ze świata, świat nie przestaje istnieć, a nawet naszego zniknięcia nie zauważa. Te pytania o sens ludzkiej, przemijającej egzystencji, stały się początkiem ludzkiej kultury. I w tej kulturze, przeżywając ją, natychmiast zaczęliśmy zadawać sobie inne z tych bardzo podstawowych pytań o sens dobra w tym świecie tak bardzo wyraźnie naznaczonym złem, o prawdę, sprawiedliwość, piękno. Ale ta sama kultura zrodziła też inne pojęcia: plemię, naród, wyznanie, religię. Ta sama kultura zrodziła też, dokładnie ta sama kultura zrodziła też to najkoszmarniejsze zło znane w naszych dziejach. Jest jakiś niezwykle głęboko tragiczny paradoks w tych samych podstawach naszej definicyjnej, by tak rzec, tożsamości, bo przecież trzeba było, żebyśmy 60 tysięcy lat temu w grocie Shanidar, gdzieś w Kurdystanie, potrafili na łożu z kwiatów ułożyć ceremonialnie ciała siedmiorga zmarłych osób, byśmy potem w ramach tej samej, wtedy zrodzonej kultury byli w stanie buldożerami przewalać nieprzeliczone stosy bezimiennych ciał ofiar zagłady. Ta sama kultura zrodziła jedno i drugie. Jedno bez drugiego nie byłoby możliwe. I otóż, kiedy do was przyjeżdżamy, to przyjeżdżamy po to, żeby układać na grobach waszych przodków łoże z kwiatów. Po to tam jesteśmy. Jesteśmy tam po to, by odnaleźć ten najbardziej podstawowy sens ludzkiej egzystencji. Ten sens, który jest bardziej pierwotny, wyprzedza wszystkie te nasze plemiona, narody, wyznania, religie i polityki, by być po prostu ludźmi i by tworzyć tę najbardziej pierwotną z możliwych wspólnot, dostępując tego zaszczytu, żeby stać tam koło was i z wami tę wspólnotę tworzyć. To z tego powodu jesteśmy wam tak niewymownie wdzięczni, ponieważ przyjeżdżając do was z naszymi kwiatami, mamy szansę być ludźmi. Dziękujemy.